Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z customu Tomb Raider Afterlife i Tomberski jest. Cześć. Zdążyliśmy ogarnąć na tyle, że w tej sali wodnej jest dźwignia pod wodą, która podwyższy nam klocek. Tam taka kratka w wodzie pod tą dźwignią jest, co ją już widziałem wcześniej. Ale żeby ją teraz znaleźć, tą dźwignię, to ja nie wiem, więc idziemy to właśnie robić. Czyli zaś wracamy. Tak. Renderuję sobie coś ja i widzę, też. Że mam lagi. Jak wchodzę do tej sali wodnej. Aha, zaraz zobaczę, bo ja custom robię, tak ale... Tak leciutko mi przecięło, no ale dobra, teraz już jest okej. Okay. Czekaj, zaraz zobaczę. O kurwa. No to nie, ja mam pokaz slajdów. Nie, jak tam pójdziesz dalej, to będzie spoko. Dobra, czyli my musimy się dostać znowu w te oko, gdzie chłopa za jajka, tak? No tak mi się wydaje, że to gdzieś tam, nie? Kogo to nie interesuje? Że ciebie. Nie, tym bardziej nie. Nie powinno tam się raz. Tam gdzieś było takie... No jest na chłopca za jaja. Znaczy, jak ty się wyrażasz w ogóle? Ale chłopa, jakiego chłopca? Mówię, że chłopa. Idę tam, gdzie ta szparka koło tego chłopa za jaja, nie? To jest nie, pod tą znaczy, dźwignią. Wiesz co? To jest pod tą dźwignią na ścienną. No i co, są. To tam jest? No i ta dźwignia musi być gdzieś tu. A nie jest tak, że my coś poprzeskakujemy i... Musi tu być. No to czekaj, ja zapisuję, biorę klarę. Nie wiem, no szukać ze mną, gdzieś w wodzie jest. A ona tych drzwi podwodnych nie otwiera, są drzwi podwodne? Tak, są drzwi podwodne. No ale które to są te drzwi? Gdzie ty to widać wiesz? Taka tekstura szara i po bokach hieroglify. O Jezu, jak ja mam tutaj tlen. Może ja potrzebuję tlen, szybko, teraz. A to nie ma tlenu. No nie ma, no i co teraz mam zrobić? Może będzie, płynę. Bo tu, nie ma. Drzwi, no ale ona nie otwiera ich. Otwieram się. Pytuję to, otwieram te drzwi i wypływam z powrotem. Gdziekolwiek jest tlen. Nie no, ja wracam po prostu, stąd wrócę szparą i idę sobie po tlen, nie? Ale ja nie zdążę tak zrobić. Czemu nie? No mi nie starczy powietrza. O dobra, na styk, hit. Kurde, no bo jeszcze te pacynki mnie tu... Posągi blokują, tak, nie? Tak, nienawidzę, nie, tak mnie to denerwuje. To jest jedyna rzecz, która mnie tu bardzo denerwuje, że są w wodzie ozdoby, okej, okay, super, ale zróbcie tekstury, które są przenikalne. Tak, no, wiecie, niestety, wiesz, kolizja. Aha, bo tu jest taka szparka też wąska, nie wiem, czy ja chcę. Dobra, wpływam jeszcze raz w takim razie. To jest zupka tylko. To ja nie wiem, czy to mi się opłacało. Jaka zupka? No zupka jest na lewo. Straszne mam lagi, nie powinnam tego nagrywać w ogóle. Ale pod wodą też? Nie, nie daje rady z tym? Co mu się dzieje? Gdzie jest coś tutaj, bo ja nic nie widzę. Jest ta dźwignia. Ja pierdzielę, weź wejdź tutaj, wpłyń w to tutaj. Tak, tylko że ja nie wiem, czy ja wrócę z taką ilością tlenu. A ja nie potrafię trafić w tą szparę, wiesz? No, ciemno jest, zapal to... Nie, ona nie powoła mnie, jest ta patyczka, wy. No ale to zupka jest tylko, a gdzie ta dźwignia? Z drugiej strony. No chyba śmiech to jest. Dobra, apteczka się najwyżej uratuje, bo ja tu nic w ogóle nie widzę. No jestem tutaj, gdzie trzeba być, ale te posągi pieprzone blokują i ciemno, nic nie widać. Nie, dramat to jest. Nic nie widać. Już mi życie je. Do chłopa pójdę, ja tylko jak sobie trafię. Dziwnie. Właśnie chłopem się uleczę, tylko chciałbym tam wypłynąć, a te posągi mnie skutecznie blokują. Co za gówno. Nie, nie wpływam po tą apteczkę, wiesz? Bo wpłynę po apteczkę po to, żeby wziąć apteczkę, hit. Nie no, bo chłopem się uleczymy. Ale to mi nie starczy powietrza, nawet się chłopem leczyć. No no nie chcę, nie mam już... A w tych flarcz, co? Bo nie rozumiem. No to w ogóle to już teraz fajnie. No mam 60, ale ona pod wodą jej nie wyciąga. Boże, w ogóle. No. A. Co? Dobra, nieważne. Łapko za jajka. No jeszcze co, na no to jej poza przy tym co to ma być bez mnie. Nie wiem, co ona robi. Ale ja nie potrzebuję widzieć, co się dzieje, tak? Jak nie? Ona nie chce go złapać. A, ty jeszcze masz problem z tym, że ona nie chce go złapać. Dobra, no nie, zaś wpłynęłam po tą apteczkę, nie wytrzymam zaraz nerwowo. Chcę się stąd wydostać, jak stąd się wydostać? Ja niby miałem flarę, ale ona mi świeciła, no to super. Ale
mowanie świata. Nie miałeś takiego baga nigdy, że nie świeci flara? Znaczy, no, jak ją w końcu zmusiłam, to wzięła tą flarę, tak? Ale po prostu zapalona, nieświecąca, jak się wyrzuca, aha, to świeci. No, tak. Jak mam stąd wyjść? Które to są te schody, żeby na potem skakać po tych pierdoletach? Tutaj, dobra. Muszą dojść. Jak mnie przytnie tutaj zaś ten wazon, to... No hit. Nie wiem, co ta Lara robi, ale to w ogóle nie jest normalne. Aha, no ale... Dobra, chłop mnie uleczył. Co ci się dzieje? Zapisuję co skok, bo jej nie ufam. My coś mamy z celownikiem? Mamy. To sobie zapiszę, bo ten dzban powietrze z niego leci. Nie wiem, czy ona by go nie rozwaliła na przykład, wiesz? Ale w tej grze nie ma sekretów, chyba że to jest coś ważne. Aha, odkryliśmy się, że tam, gdzie poszliśmy, te underground, to jest ta drabinka z początku gry, tak. Więc, no nie wiem. A jak tutaj do wody wpadnę, to wyjdę? O Boże, będzie lina chodzona. Nie, mi się wydaje, że można do wody i z drugiej strony wyjdziesz, czy jest za wysoko. I co z tym dzbanem w końcu? A, to za dzbanem jest schowane, wiesz? O Boże. A ta skrzynka tam? Nie zlija się. Jakiś klejnot mam niebieski, co to jest? Midnight Star. Aha, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy? No, nie otwiera skrzynki. Da się wyjść z tej wody w ogóle potem? Aha, są schody, normalnie. Są schody, tylko jeszcze... Bo jest skrzynia i chciałabym zobaczyć, czy na przykład tej skrzyni ona nie... Nie podobają mi się jej nogi, jak pływa, wiesz, że na powierzchni, nie? Nie rozumiem. No jak pływasz narą na powierzchni, że tak powiem. Nie pod wodą, tylko na powierzchni i dziwna animacja z nóg, co ona robi z nogami. Tak się nie pływa. Jak wychodzi z wody? Nie, jak pływa. Na powierzchni. Ej, ma rękami, a nogami tak dziwnie robi. Tak się nie pływa. Ogóny są jeszcze. W wodzie? Mhm. A jak się pływa, jak się nie ten... Tak się robi nogami. Tak hip. Robisz? No to fajnie. Robi się właśnie. Nie chcę, bo tą liny wszędzie. Ja mam dość już, to są myśli. Liny spoko, mi te tyczki. Dzisiaj w korze znowu miałam to samo, nie? Na tyczki właśnie, o to mi chodzi. Że weszła na tyczkę i od razu jest spadanie bez balansowania, nie? Na razie idę w ogóle cały czas i nic się nie dzieje, hit. Ale coś się wali, mam się tym przejmować? No tak, bo to na głowę spada mi, to w wodzie jak ten... Płynęłam, to spadło na ten... Ale nie, no. To ja się zatrzymam i to zapiszę w takim razie. Można wyskoczyć z miejsca, czy nie? Nie, nie jest zrobiona animacja. Nie? Niestety. Mi pod wodą się nie waliło, nie, czy to jest właśnie. A co ten gem? Po co ten gem? Nie wiem. Midnight Star. Nie pamiętam, czy było coś takiego. Nie siedzę, nie mogę się ruszyć, bo ona idzie. To chyba nie jest. Się boję. Wyskoczę na te schody, tak proszę, o, po prostu. No, ja nie wiem, ja sobie mam cały rozpęd, ona mi ciągle spada do wody, ja nie rozumiem tego. No stop, no, tak się zawsze dzieje. Mamy tak. Wczytasz, z tego samego miejsca skaczesz, nagle pannica się skoczy, a tak to... Nie chcę tego zawalać. Okej. Okay. O Boże. Oh my god! Zawaliło mi się. No tak. Jedna została, może to dobrze. Nie rozwala się to, okej. Okay. Tu jest lina, tak? Muszę nie wszystkie zostały, ale... No lina to chyba trzeba by... Chociaż może nie. Co? Może ta flara wcale nie przeszkadza w niczym. Co? Wiesz, co zrobiłaś na oko? Ona na tej linie miała takie... Ona czasami ma takie, że polecisz niby do przodu, a nagle ta lina tak jakoś... pod ukosem i ta Lara tak jakoś dziwnie. No ja teraz coś dziwnego robię właśnie. To są naboje, wiesz? Bardzo takie niewidoczne, żebyś zobaczył. Ja jestem w ogóle poza mapą, w ścianie wkomponowany. Moja Lara jest w ogóle gdzieś w przestrzeni. Ktoś miał wątpliwości. No, super. Jestem za światak w duacie dziś. A czemu? No... Z tej liny.
No to czemu tak poleciałeś? W sumie pytasz? No ona jest jakaś chora tam na tej linii. Ona. A czemu tutaj co pełnego rozbiegu nie było, czy co, bo nie rozumiem? Teraz właśnie też nie wiem. Zaś statyczka. Ona ma te parówki zamiast palców, to jest hit. Jak parówki? No, ona nie ma nawet paznokci na dłoniach. W szwaniwerku to samo. Parówki. Bo w takim stresie robiono, że chłopcy nawet pewnie o paznokciach nie myśleli. Stresie? No a nie? Czemu? No bo chcieli to dokończyć, a nie, bo już ma być, bo teraz już. Ja mówię, o aniwerku mi chodziło, ale w aniołku też. Aniołku. Jedno i to samo, to tam parówki i tam też parówki. Ja dopiero jestem na tym drążku, bo przecież ona jest jakaś niepotrzymana. Myślę o tej, pamiętasz naszej klepsydrze, tam co nam się zawaliło? Nie. Nie chcę o tym myśleć. Nie mieliśmy już dostępu, ciekawe, no to nie? To już nie będziesz miała dostępu i tyle, Boże. No musimy się kooperować na tym, nie może po prostu raz porządnie się rozkręcić i... Puszczasz wszystkie przyciski i ona wtedy idzie. No ale to... A co ta dźwignia? Co ona zrobiła teraz? Aha. No ja zaś się mam wracać! Chyba śmiech to jest. Ile wracać? To na czas, to jakby to w połowie drążka, to fajne dostanę. Ona za wolno chodzi. Na tej linie. Idź. Ciekawe, jak się ty byś szedł. To jest taka animacja zawracana na linię jak w Ajutai. Zrób sobie deletę i będziesz wiedział. Deletę? Nie, endem. Robi zawracane. Masz Boże, przestań się kibać. Będziesz wracał, to z lewej strony są takie kamienie. Ciekawe, czy można to rozstrzelić. Ale naprzeciwko też jest. Próbowałem w tamte się nie dało. A taka poświata za nich jakby coś jednak było. No nie? Czekaj, zapraszam. Teraz co krok mi się gibie, czy... No, mi się tak robiła w tym korze, już po prostu dostawałam białej gorączki. Co to jest w ogóle za ten? Co ona tak się boi? Ale... Aha, bo po pieniądzach chodzimy, dlatego taki dźwięk. O, to poszło jeść. O Boże. Kuwerta. O Boże, nie. Ja idę stąd. Nara. Ale czasówka, czy nie? Żegnam. Nie. Ale coś tu złego jest. No to mnie interesuje. A to jest lina, tak? Po co ta lina tam jest? Normalnie. Do powrotu? Do czego? Jezus! Jestem teraz na linii, gdzie się drzesz. Kurwa, ja pierdzielę. Ja pierdzielę! Nie chcę tego słyszeć. Wyłaś. Szybko. Wyłaś. Jezu, ale co to za jakieś w ogóle... Co to jest? Orgia jakaś? Przepraszam bardzo. Jakie to jest zachowanie? To jest na poziomie? Ty co tu robisz w tej wodzie? Ta kobita w tej wodzie jest teraz, Boże, ja nie wiem, o co w tym chodzi. Ta kobita. Też to próbowałaś. Nie patrzysz? Chyba ona mnie wciąga. Wyłaś, o Boże, nie wiem, teraz co będzie. Wychodź z tej wody. Jestem już. O Boże! Ale co się dzieje? Może ten dźwięk to ma na tyle porażka. Coś się z nimi dzieje, tak wiesz co, nie wiem. Znaczy nie wiem, czy to tak ma być, czy coś się dzieje z grą. Nie ma wrzęt jakoś, czy co? Nie wiem, powiem ci, że coś mi się stało i Lara mi sama chodzi i ja teraz nie wiem, co mam zrobić. Proszę. Wiesz co? To wody od razu. Tak, ale nie da się z niej wyjść. Tam. Rozumiesz? Bo ta kobieta jest w wodzie i cię wciąga, nawet jak jesteś na powierzchni. Kobieta. Jezu, nie wiem, jak to zrobić. Znaczy, zobaczymy, czy ty tak będziesz miał, bo... Ja jestem na powierzchni. No i co? Jak to zrobiłeś? No jestem w wodzie, wiesz, której tej pierwszej? Której pierwszej? Gdzie ten sarkofag, baba leżąca? Nie rozumiem. No pobiegam tam do przodu po prostu. Nie wiem, o co chodzi. No bo... wszystkie? Tak. No potem tam będziemy się klejnąć. Aha, czyli nie możemy wracać już stąd, tak? Czy co? Bo nie rozumiem. Znaczy, no ogólnie to powiem tak. Nie wiem, o co chodzi, co się stało w ogóle. Bo nie zabiliśmy tam przeciwników i też tak naprawdę nie wiadomo... Nie wiadomo, czy coś tam było na przykład. Wiesz, o co chodzi? Ja się tylko rozglądam, czytam sobie.
No ale oni tam są. To mnie nie obchodzi. Aha. Jest tu coś. Tak? Tak, ta dźwignia coś? Na przykład. No właśnie. Boże. Mam dość po prostu tego, co ta kobieta robi, wiesz? Moim zdaniem trzeba tu jeszcze raz przejść po prostu. Naokoło. Wiesz co, bo tak naprawdę ja nie jestem w stanie przeciągnąć tej dźwigni. A może po prostu... I'm not Sofia Lik umiera po prostu, jak ona się tak drą wszystkie. Co? Sofia Lik tak się drze. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, co? Zrobiłem tą dźwignię. Co? Ale nie wiem po co. Ale może, że jest jeszcze jedna, co? Tam miało mi to dać. Bo boję się cofnąć do tyłu tam, gdzie... Najgorsze te duszki, nie? Mhm. Ja nie umiem tego zrobić, mam takie lagi, że daj sobie spokój. Oni się budzą, nie? Cały czas. Są dwie dźwignie. Ja już mówiłam, że będą dwie. Tylko że tutaj po drugiej stronie się klocek podniósł jakby i nie rozumiem po co. Dobra, wziąłem flara i musiałem ją wyrzucić. Definitywnie jest coś nie tak po prostu. Nie wiem, co się dzieje. Bo ona mi, nawet wiesz co, ona mi dźwigni nie przeciąga. Ona mi robi do tyłu, tak się odsuwa od dźwigni. Aha. No. Midnight Start. Mamy Golden Hourglass. Spare Part. Knife. Na tych schodach u góry... Nic nie ma. Oprócz tego, że trzeba dildo wsadzić, nie? To jest droga do góry, tędy mamy przyjść pewnie z dildo. Trzeba je mieć, no to... Ale dlaczego... Znaczy, co ona się tak gapi na nią, wiesz? Trzeba jej wtyknąć pewnie. Coś? Mi się wydaje, że trzeba jej coś dać. Ona ma w ogóle coś z okiem. Nie tak. Okej. Okay. Strzelam w nią, ale jakby to nic nie daje. No nie wiem, no niby to nagrywam, ale nie wiem. Spróbuję chociaż jedną dźwignię, żeby przeciągał, wiesz? Ale ja przeciągłem, co to mi dało? No a te dzbany? Niektóre się nie da przeciągnąć, a niektóre po prostu są fejkowe. Jezu, ja nie potrafię w ogóle tutaj z tymi potworami sobie poradzić. I'm not strong enough. No tam zabija na przykład, to ja nie wiem o co chodzi. Aha! Ej, ona przesuwa te posągi na takie znaczki czerwone, trzeba je poprzesuwać. No ale co w tych? Te koty, sfinkse. Na przykład jest tutaj dźwignia, która mnie zabija, ja go przesunę teraz, gdzie jest ta dźwignia. I co, nie zabije mnie? Zabiło, to nie rozumiem. Może wszystkie muszą być dobrze ustawione. No dobra, ale ja nie mogę, kiedy mnie duszki płonące gonią, tego robić. Wiesz o co chodzi? No wiem. Czekaj, idę spróbuję zobaczyć, czy mnie ta baba dalej będzie robić, wiesz? Właśnie nie wiem, co z nią chodzi, bo ona w ogóle u mnie nie ma jej. Też nie wiem, czy dobrze, czy źle. Kuźwa, tak naprawdę. Wiesz o co chodzi? Jest no tak. Dziwne trochę, bo trzeba było zobaczyć u kogoś na tym, czy takie coś się stało. Po tej dźwigni już nie mogę zrobić, bo... Bo? Bo nie wiem. No idę zobaczyć, czy ona mnie będzie wciągać dalej. Jeżeli tak, no to definitywnie coś się stało. O Boże. Czekaj, chyba mnie nie wciąga, moment. Ja ogólnie miałam tak, że ja nie mogłam iść, nie? Aha, tu jeszcze. No nie powinna nic takiego mieć miejsce, moim zdaniem, ale okej. Okay. To co mam je od... Dobra, idzie po tym drążku. Mhm. Ta baba nie działa już. Ale wciąż jest w tej wodzie, więc ja nie wiem, czemu ty jej nie masz. Ona stoi sobie po prostu pod wodą. Byś musiał chwileczkę poczekać, bo ja dopiero muszę całą tą drogę pokonać od nowa, wiesz? No, bo jej tak to nic mi to nie daje, ja nie wiem o co chodzi. A zabiłeś ich? No. Tak. Znaczy, no kurde, no trochę mnie to zastanawia, co to się porobiło.
Myślę, że aż tak by się gra zbagowała? Możliwe? No, no możliwe, a czemu nie? Wiesz, ja do przodu, a Lara do tyłu, nie? I do tej wody. Ona szła sama, całą drogę po prostu mnie wciągało do tej wody. To nie wiem, co się zjebało. Nie! Nie wiem, o co chodzi wciąż, więc... No, rozumiem. Dobra, potem jakoś to ogarniemy, powycinamy, nie? Środkowe klepsydry na tych filarach mnie zabijają. Nie wiem dlaczego, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem w ogóle, no o co Boże, chodzi. Ty głupia! Z tym rozbiegiem to jest jakieś, nie wiem, nieporozumienie z nią. I to zapisywanie tak samo. Aha, tylko tutaj z liny. Ale z tej liny to powinnam się dostać od razu do tych drzwi. Nie rozumiem, zdaniem. O co chodzi. Moim zdaniem to ja już nie chcę nawet to grać. Nie no, wiesz co, a weź sobie custom uruchom na nowo, co? Bo może też ci się coś spierdzieliło i teraz ci nie działa na przykład to. Aha, nie dam rady. No ale kolce wychodzą, no to co mam zrobić? No a mi na przykład nie chciała w ogóle tych dźwigni przeciągać. Bo co, od nich odchodziła. Jak księżna. Do tyłu. A, bo tego... A, no to ja nie wiem, o co chodzi, bo ja mogę go w ogóle przesuwać wszędzie teraz. Może trzeba jej pod pysk podstawić go. Ale kogo? Tego, co da się przesuwać posąg. Powiedz mi proszę, czym zabiłeś ich? Szogunem. Tak. Spróbuję, ale boję się strasznie, bo oni są po prostu strasznie ogromni. Ale są słabi ogólnie. Gdzie oni są w ogóle? Dobra, leżą, zabidłam wszystkich, wow. No dobrze, tylko byle mi teraz gra działała, tak? No i o co chodzi z tą kobietą? No nic się nie da z nią zrobić. Nie, przesuwam jej posąg pod pysk, skoro ta gra tam coś pokazuje. No a te znaczki czerwone na tych? No posunęłem i co? Który to przesuwasz? Jest taki wytarty ślad. No, no to ja go dam na to czerwony punkt, tak? To już dałem, co? I co, i nic. No. A jej się nie da przesunąć. Tej kobity nie da się, ona jej nie łapie, nie? Ale nie wiem, gdzie mam go przesunąć. Nie wiem po co i gdzie. Ale jeszcze tu się jakiś przesuwa. Czekaj, może trzeba ich kolorami jakoś ustawić. Oni są kolorowi? O, coś się zrobiło! Czekaj! Oni muszą mieć dupy przyklejone do filarów. Dwa przesunęłam. Jeden na czerwone. O, coś mam! Jakieś pistolety jakieś. Ale znowu się coś złego dzieje. Jakieś mam VZ-61 MGS MGS. Nie wiem, co to znaczy. Już ci mówię, zrobiłam tak. Przesunęłam tego jednego na czerwony znaczek, nie? I przesunęłam jeden z posągów za nią. Za jej dupą jest złoty i był taki jeszcze jeden, nie? To mam tak, że wszystkie dotykają dupą filarów, te posągi. No dobra, ale w dalszym ciągu jakby nie wyjaśnia to, bo to było tylko po to, żeby sobie wziąć te Uzi, czy co to. No dobra, ale brakuje jednego. Czy brakuje jednego? No brakuje, ale zrobiło się to. No to mi się nie zrobiło, nie mam ocalić. Może więcej ich już poprzesuwałeś, co? Alright, I'll take it. Alright, I will take it. Oni są do siebie ryjami. Tak czy nie? No nie ma na to, żeby każdy miał ryj. Są ich za nią. Jest jedna para złota, która na siebie patrzy. Potem zwykła para na siebie patrzy z dupami pod filarami i ten na czerwonej kropce patrzy naprzeciwko też. Czekaj. Co?
Za chwileczkę, Radusiu. Zaraz! Dobra, no to co? Dobra, słyszałem, że obniżył się klocek, tak? Tak, ale to nic więcej. Wiesz co, no nie wiem, będę zapisywać każdą klocydrę. Ale były dwa klocki takie. Co mówisz? Jedną dźwignię przeciągnęłam, jest w porządku, nic mi się nie stało. Te środkowe zabijają, wiesz? Bardzo niejasne w ogóle, o co chodzi. Mi się wydaje, że były dwa zablokowane klocki. Czy mi się wydaje? No możliwe, a nie ma jakiejś tekstury, co przysiada? Tak, dwa. Mhm. Dobra, no to mam dwie przeciągnięte z jednej strony dźwignie. O dobra, otworzyło się wszystko. No to działa teraz, okej. Okay. No dobrze. Stare dźwignie trzeba zrobić. Mhm. A co z tą kobietą? Nic się z nią nie dzieje? Ona jak stałem jej za dupą i naciskałem akcję, to Lara podchodziła do niej, jakby chciała jej coś dać, więc coś na pewno trzeba będzie jej dać. No to w tyłek jej chciała wsadzać. A mam z rozpędu na te sady skoczyć, czy jak z rozpędu, nie? O, powiem ci tak, coś się stało. Mhm. Przy takich skrzynkach małych jakby się pootwierało coś. Tak, właśnie. A idę jeszcze do tej kobiety, wcześniej. Czy jej coś w dupsko idzie wsadzić. Czekaj, zobaczymy. Okej, okay. Wejdź. No bo jak ona od tyłu jej chce, to ja nie rozumiem. Ale dildo. Za jajca. No bo dildo jeszcze. No jestem przy tych drzwiach, no i co? A może cię przyciągało po prostu tak jak mnie do tamtej? A co jest jakaś wielka... Aha. Nie, nie wiem. To jest ta sala, która... Nie. Dobra, ja sobie muszę to teraz... Ile mamy nagrania? O Boże, co się w ogóle dzieje? To są jakieś wyboki. Co? Ile mamy nagrania? 40 minut, ale nie. Wiem, z 15 do wycięcia. Nie, bo chodzi mi o to, że młody chce, żeby mu chrupaczki nasypać, wiesz? No to idź. Ach! Przepraszam. Ale tu są jakieś bebolki. A powiedz mi, wszedłeś do góry po tych schodach i prawo czy lewo? Nie, no, można iść na lewo tylko. Aha, muszę iść na lewo. No ale przecież te drzwi się potwierały wszędzie. No to jestem. A teraz, aha, bo tutaj trzeba te dilda, okej, okay, ja tu widzę. I a powiedz mi, tutaj takie te skrzynki, czy ty to próbowałeś pistoletem rozwalać? I co? No nic. To jest woda wszędzie, ja nie wiem, czy to ja chcę, żeby to tak było. Bo to byliśmy, czy nie? Czekaj, bo tu są jakieś trupy. Takie dziwne, jakby mumie leżą, tam tak? Na scenie, zobacz, wygląda jakby miał się drążki otworzyć. Nie wiem, jakoś tak to dziwnie wygląda. Ty jesteś w takiej sali, jakby taki jest sufit z gwiazdami? Mhm. Pięknie to wygląda. Do tej wody może trzeba iść. No, widzę te dziury na drążki, faktycznie. Ale po co? Ale boję się może jeszcze. Może to wcale nie będzie nic takie. No dobra, ale ważne, że jesteśmy w tym samym miejscu, próbuję się... Tam pełno zwoi jest na drugiej stronie, to już może widzę. Trzeba wziąć jakiś, bo no wiesz. Wiem, tylko że ja niby nie widzę możliwości się dostać tam na drugą stronę, bo ona z rozbiegu raczej nam tego nie, ze sprinta nie zrobi. Pod wodą są zamknięte kraty, więc coś trzeba zrobić. Pod wodą są drzwi otwieralne. Mhm. Takie jak ale tamte, jeszcze... które... Dobrze, ale jeszcze na powierzchni bym przeszła się tu dookoła. Jest dźwignia za tymi drzwiami, tylko i wyłącznie hit. Po co te drzwi? Pytanie, żebym ja nie zobaczył, tak? Żeby było coś. Boże. O Boże! Czemu nie powiedziałeś, Aguni? O. Może coś tu jest. No ale mi to teraz przypomnęło dopiero. No, teraz. Zabijam to. Z shotguna hit. Nie, pistolet. To strasznie mocno, nie wiem, czy chcę to zabijać w ogóle. Ale znowu będziemy tam przecież pływać, więc... Nie wiem, gdzie to jest, uciekło. Kurwa, przecież... mocne. Aha, tutaj jest. Jeszcze coś jest pod tą wodą. Nie wiem. Czekaj, bo na razie ja nie mogę tego zabić, nie da się. Da się właśnie, tylko dużo. A, otworzyło się. Ja nie chcę tu być. No to nie możesz tu stanąć na te swoje kocopoły. Aha, bo mamy teraz... dobra, okej.
Mamy teraz skrót do tamtej sali z, wiesz, schodami zawalonymi. Spoko. Znaczy, nie jest spoko, bo nam się tu badży jak zwykle. Kolejny mi ten wąż przyszedł. Nie mam tyle naboi, co oni sobie wyobrażają. Aha. To mi w ogóle po powierzchni chodzi, spoko, tak? No gdzie on nagle się pociął? Dobra, jeden zabiłam. Jednego znaczy. Boże, dobrze. Ja muszę go strzelać niedługo. Co ty robisz? Muszę otworzyć te drzwi, czy tak się bez po milimetrze przesuwać do nich? To jest kolejna. Dwie pary drzwi są pod wodą, wiesz? Nie, masakra. O! Ale to jest jakaś druga sala jeszcze. To jest tamta, poprzednia. Właśnie dlatego mówię, że się łączy. Jezus, no wy... Nie. Zaraz dostanę czegoś. No właśnie. Posągi mnie tyrpią na wszystkie strony. Jak dotknę, one mnie po prostu czystają. Otworzyły się te wielkie drzwi tutaj. No i dobra, i tutaj zanim pójdziemy dalej, tutaj idź. Idź. Czekaj, bo powietrze, ale ja dopiero pierwsze drzwi otwieram. Gdzie jest ten drugi ciulas? No właśnie, z drugiej strony. Aha, bo ona także nie trzymasz kontrol, tylko trzeba go klikać, żeby ona się przesuwała do tych drzwi. Tak! U mnie tak jest dziwne to. No bo źle stoisz i tyle. Aha, no ale to zawsze robiło się, że trzymałeś, tak. Ona się tak robiła, nie? No. Matko Bosko. Jezu! Nie, umrę. Chyba wszystko pod tą wodą już mi się wydaje, nie wiem. Ja są jeszcze kraty pod wodą. Trzy apteczki mi zostały, wiesz? No czekaj, jedźmy. Wyjmij tą broń. Jak wygląda apteczka? Zupka, 6. No. No to 6 to musi wydarzyć. Jak chcę zobaczyć, gdzie on jest, to się mi włącza celownik. Aha. Dobra. No idź. No dobra, moim zdaniem to już wszystko. Więc no. Czy to by się. Otwieranie tych drzwi to sztos. Czy to by się chłopa mocno za jajka, żeby życie, no ale już trudno, nie chce mi się tam wracać. Mhm. Okej, widzę te drzwi. No, dlatego mi się wydaje, że to może być bieda z apteczkami, bo te chłopy są, nie? Tak. Ale tam. Ten underground level, przecież niedługo tam też był chłop na samym początku. Trochę tych chłopów jest. Dobra, cięcie. Czekaj, jestem przy tych drzwiach dużych. Otworzyły się, tak? Tak. Zapisuję. I co, cięcie czy koniec odcinka? Nie wiem, mamy 45 minut minus jakieś 10. Dalej 45? 10. Tak. To 10 minut to 10-15. No, dużo tam będzie do wycięcia. Dobra, idź. Dobra, no to cięcie. Zaraz będzie. Jesteśmy. Okej, okay. Jesteśmy właśnie. O, lecimy, ciemności mnie witają tu. Mi się flara właśnie skończyła. Nie mogę jej włączyć jak zwykle, nie wiem o co chodzi. Mhm. O, czulu. Zapisz to. Ale tu trzeba coś z rozbiegu, czy... Nie, po prostu uważaj, bo... wali się sufit, wiesz? No ale przecież muszę się drążka złapać. No ale jak jesteś na drążku, to się tam Serio. Ona mnie doleciała. No ale ty ich nie widzisz, że ty masz ich pod nogami, dziewczyno. Ich? No. Których ich? No. Nie to parze. Poleciał gdzieś, dobra, nie ważne. No ja mam flary, ja nie mam zamiaru teraz. Wiem, no niestety, no. Co ci mam powiedzieć? No mnie tak blokują w ogóle pod tą podłogą, że to ja nie wiem o co chodzi. No kto cię blokuje? Nie to parze. Tu jest tyczka, czy mi się wydaje? Kurwa, tak. Ale dobra, uważaj. Ja się rozbiję, no, aha, i teraz mnie będzie żar. No tak to se poleciał tam na tą główną salę, a tutaj jak przychodzę po tyczce, to se przyleciał i mnie gryzie. No i tak się właśnie gra. A dobra, ta gra jest jakaś dziwna. Nie można swoich własnych rzeczy robić. Tylko to inny autor nakaże. Tak? Tak. O, co się stało? Aha, umarła. Co się stało? Coś się sypie, tak? Z góry? O co no, chodzi? Możliwe, że umarłam przez sufit. No to super. A ty trafiasz w tego nietoperza, bo już żałosne to jest. Ona mi się co krok buja.
to dobrze się buja, a nie, że nad strągi nafis spadł. O, ale mi przed nochem. Ty, a ja, co to było w tym Posejdonie, co myśmy się tak śmiali, jak umieraliśmy? Pamiętasz, to coś tam było z Aniołka, jakiś remix się włączał, pamiętasz to? O, oh, ladik, coś tam. Z ladikiem, nie? No. Dobra, biorę kolejną flarę. Trudno. Ile tych flar mamy? Stać nas? A, musiał mnie to dżisnąć, może ten sufit, albo ten nietoperz mnie do takiego stanu doprowadził. Fajnie, że nie mogę trafić w linę. No i na zasadzie następne latają. Nie, nie chcę. Boże, nie przeskoczy to. Dawajcie hit. Gdzie tu jest jakiś drążek? Aha, przeleciała mi drążek, no. Boże, cycki na wierzchu. Baba z cyckami jest w tym kostiumie. Koalicji. Są jakieś dźwignie. Kolce słyszę. Ona mi nie poleci za daleko trochę. No. Fajne te dźwignie. No, czy ta animacja jakaś z dupy się zacina, ale ogólnie jest... Wiesz, cię zabrało chyba, czy mi się wydaje. My jesteśmy. Co to jest w ogóle za miejsce? Co to za maszyneria? Coś mi się dzieje. Może to nie toperze, ona jeszcze jakby trafiała w nich. To było super, cudownie. No i co? O, dobra. Ale naboi zmarnowała, po prostu żen. Mhm. Bo nie trafia se, nie? Nie, słyszę go. Spokój się! Ci mówię ostatni raz. To zaś. Do kota. Dostaw. Już się zaczynają. Tak, już cały dzień się dzisiaj właśnie na pestkę tak darłem. Skakanki, bieganki, jakieś popieprzone rzeczy. Tak. Szatańskie. To ma się coś podnieść z podłogi, z tego co widzę. O Boże. Chyba, że te pasągi się przesuwa? Nie, to wszystko pozawalane coś, ja nie wiem. Jest dźwignia, ale kolce przystają. Boże, co to było? Okej, okay, jestem. Jakby się nie będę odzywać, to znaczy, że jestem wyciszona. No ale po co? No bo ten łazi zaś coś, nie wiem, gada, zaś kupę. Ej, a tu są dildoxy. Moment. Destroy false pharaohs and reveal the true ruler of the Egyptian lands. Mam dildo zastrzelić właściwe? A. Masz taką adnotację. No mogę strzelić, ale ja wiem, czy one się różnią od ciebie czymś. Nie, weźmy to, gdzie masz zapis? Czytaj mi to. Ten jest inny, to tego strzelę. Nic to nie daje. Here it is. Here it is. Here it is. Here it is. Ale jak... Po co mi naboje do tej broni, jak... Jak to zrobić? W sensie, bo nie rozumiem. Bez podpowiedź jakaś, tak? No i gdzie ty takie coś widzisz? Ja nie rozumiem, co ty czytasz. Zobaczysz taką ścianę świecącą z dild. No. No i tam podejdź. Destroy false pharaohs and reveal the true rule of the Egyptian lands. A to jest te, co to jest pharaohs? Pharaohs? Tam jeszcze pharaohs tam jest napisane osobno. Pharaohs. Czekaj, zaraz wpiszemy w Google. No to faraony, tak? Pharaohs. Tylko że... Jak mam to zniszczyć? No mogę do nich podejść. Ale które to są false? A jak to mam destroy? A kulki są w rogach pod schodami. Do przestrzelenia. Pod schodami. Jakby w rogach, tak? Są schody. Mhm. Jedną kulkę zrobiłam. Aha, to jest jedyna. Czy nie wiem. Może kolce się przystały jakieś? Nie. A zestrzeliłeś? Tak. Jest dźwignia koło faraona jednego, ale to tam, gdzie są kolce. Ej, widzę od drugiej strony dildo świecące na
na filarze taki. No, widzę tajemny. Coś takiego, no. To co myślisz, że to trzeba strzelić? No, boje jakieś leżą. No nie wiem, bo tam jest jakieś takie dildo, może ono to zestrzeli i to spadnie, albo. No dobra, coś. To zapisuję i spróbujemy, nie? Tak, rozwaliłem. Szkoda mi naboi po prostu, wiesz. A więcej jest tych dild. Jezu, coś się scenka. Stało, kascenka jakaś. O matko, no. Jedno. A, jakiś blok się obsunął na dół, tak? Też to miałeś? Aha. W ogóle na stąd widać od razu drugie, to ja tak chcę je zrobić od razu. Kochanie, nie mam soczku, dlatego ci zrobiłam herbatkę, ale ona się jeszcze studzi, wiesz? Dobra. Soczek? A druga katsenka. Uh-huh. A te młoty? Mi się teraz celownik poulega. Tak, ja mu właśnie chciałam powiedzieć, że na katsence mam celownik na końcu. Ale więcej nie widziałem. Wiesz co, tutaj zobacz, że na środku, gdzie ten faraon jest, nie? Uh-huh. Jedne kolce działają, drugie nie. Czy my tutaj nie damy rady wykręcić do tej... Ale zresztą... Widzę kolejne dildo, no około cały czas. Zresztą możemy zejść na dół i podskoczyć chyba do mnie. I niszczę te dildo, wiesz? Dobra, ja robię dźwignię przy faraonie. Na jeszcze środku. Jedno widzę. Jest też od strony, tak jak to pierwsze. Więc można wszystkie cztery chyba zestrzelić. Okay, bo jakiś blok mi się podniósł. Mi wydaje, że... Aha, nade mną jest to ostatnie, tak? Tak. No to ile, cztery ile? Mam. Cztery, tak? Ja mam na dwa na razie. I to wszystko z tego samego miejsca można zrobić praktycznie. Tak. Z dwóch, no. No ale co mi to dało? Nie wiem, czy może więcej jest tych dildo, ja nie... A tą dźwignię ale... zrób. Ale te kolce się wyłączyły, okej. Okay. Co ta dźwignia? Nie widzę. Nie wiem co to... Aha, taki klocek. Ktoś obsuwa się, słyszę. Nie, do góry poszedł klocek, wiesz? Aha, taki kratka. Tylko, dobra. Że jest jeszcze jeden taki mniejszy, żeby ten mniejszy trzeba jakoś uruchomić również. Bo jest druga dźwignia też z drugiej strony. Wiesz? No, fajnie, tylko dwie ja takie dźwignie. Jeden jest od zewnątrz, a drugi od wewnątrz. Nie umiem dildosów. Hit. Dobra, mam trzeci. No i od razu stamtąd też widzisz czwarty. Albo od zewnątrz, czy od wewnątrz? Od zewnątrz. To od wewnątrz tak też będzie go widać. O, widzę, dobra, wiem gdzie jest. Dobra, jakiś klocek się znów obniżył, coś ten celownik. Jezus, tak. Nie. Mamy dwa takie klocki, jest niższy i wyższy, tak? O to chodzi? I żeby dostać się na wyższe, to z niższego. O to chodziło po prostu, tak? Tak. Dobra, poszło to jakoś. Aha, nie poszło, jak tak na prasno. No, poszło teraz, wow. No, poszło po prostu. No, cicho. O, dobra, mam go. Dobra, nie umiem sobie tam wskoczyć, nie rozumiem. Z shifta mam to skoczyć, czy o co chodzi? Shit, please, it's a ninja mission. No. Takie niby fajne, a... No. Aha. Dobra, teraz nie wiem, słuchajcie. No tutaj nie. Tylko zaś z tego shifta pewnie. Ciemno, muszę to zaświecać. Dobra. O Boże, i zaś? Ja nie chcę. Ledwo. Pytanie, czy... Znaczy, on tam przeskoczy, ale... No, bo my tam nie zejdziemy. No bo tam jest ten klocek do góry, nie? Aha, bo tu jest dźwignia. Hit. Belski czubek. Ale tu jeszcze coś jest. Obniżyło się to? Tak, okej. Okay. No my jeszcze jakieś 3 minutki. I tak na około będziemy chodzić po tych linach, tak? To ja nie chcę. Okej, okay, jestem. Jestem na etapie, że... Aha, coś mi dziubło w ogóle kisne. Trzeba kończyć za momencik. Nie, no coś tam gadałeś, ale no niestety mam inną konwersację. Zrobiłem tą dźwignię u góry jedną, idę na linię. Ja idę na te klocki dopiero dwa, co mi się wysunęły, wiesz, na samym dole. Zrobię tą drugą dźwignię i będziemy kończyć.
No Boże, przestań się kibać, tak, chyba mówię coś. No może dość, to jest takie napięcie na koniec, a ja nie mam zapisu. Jakie napięcie? Może spadnie. Tak? No ja tak mam na przykład. Chyba mamy tę drugą jeszcze broń trzecią, zapomniałem o tym. Jakieś łzy czy coś to jest, nie? No ja się spuszczam, że nie mam czym strzelać. Oj, a czemu? No właśnie. Normalnie. I tutaj będą te drążki i tutaj sobie zakończymy. Kończcie. Bo ja nie wyobrażam sobie. Nie ma czasu już. Boże, nie wierzę w to. Ała. Nie, to wczytywanie to jest dramat jakiś chory. Boże. Aha, zaś po tyczce. No właśnie, jestem tu na końcu tej tyczki. To dźwig nie zrób. Masakra. Dlaczego? No. No idę do tej dźwigni. Taki klocek mam, nie? Pod nią. Nie ma być klocka tam właśnie. Czemu? A jak z tej liny zejdziesz? No to co to się stało? Super, że mnie słuchasz w ogóle. No nie słyszałam, bo dziecko chodzi. No ale teraz powiedziałem przed sekundą. Nic nie powiedziałeś. No to co mam zrobić teraz zaś? No dźwignię. No ale gdzie ona jest? No, nad tobą. Dobra, dobra. Nic. No widzę tylko głowę. Puść się tam. Wyjebałem choinkę wczoraj. Ciągnąłem światełka z balkonu. Czemu? No przecież nie ma świąt już. Pewnie, bo tak u ciebie na kanale. Na miesiące święta. Koniec kawuni. O, koniec nagrywania. Dobra. O nie, kombajnie. Wiadomo, ile nam jeszcze zostało w ogóle tego customu? Jeszcze coś? Czy wiadomo, ile zostało nam tego customu? Nie wiadomo, bo każdy przychodzi kiedy co chce. Aha. Inne sale, tak? No a dalej idzie, nie? Po tej tyczce. Ale... No co? No dalej idzie. Który to jest nasz odcinek? Czwarty. Okej. Okay. Myślę, że w połowie jesteśmy. O Boże. O! No, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Robię tą dźwignię. No puść. Jasne, cały czas mi się wydaje, że ona się spadrzy i nie... Puść ją, powiedziałam, puść ją! No dobrze, i co? I te drążki już zrobiłeś też? Nie. No co nie? No nie zrobiłem. No to Boże, tyle czasu i nic nie zrobiłem. Dobra, Mara. Kończymy, tak? Dziękujemy wam bardzo i zapraszam na następny odcinek. Oby jak najmniej bugów. Pa! Cześć.